Chciałbym zacząć się mówić na temat modlitwy. Bo wierzę, że my wszyscy potrzebujemy wzrostu w modlitwie. Czym jest modlitwa przede wszystkim? Jest rozmowa z Bogiem. Prawda? To jest przede wszystkim rozmowa z Bogiem. Nie jest to monolog. Nie jest to, że my tylko mówimy i nic się nie dzieje. My mówimy do naszego Boga, do naszego Ojca i On mówi do nas. I my uczymy się słuchać Jego głosu i na ile rozumiemy, żeby słyszeć Jego głos, na tyle postępujemy według Jego głosu. I dzisiaj o tym nie będę mówił, że Bóg, ale Bóg przede wszystkim chce do nas mówić przez swoje słowo. Jeżeli odsuwamy Jego słowo na bok, trudno jest usłyszeć Go. Dlatego, że On przede wszystkim mówi przez swoje słowo. Jan powiedział, kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I to mówił o to są słowa Chrystusa. Kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I do Niego przyjdziemy, u Niego zamieszkamy. To znaczy, że jeżeli my naprawdę mamy serce do Jego słowa, Bóg przychodzi do nas. Jeżeli my mamy czas Jego Słowem i wgłębiamy się w Jego Słowo, rozmyślamy o Jego Słowie, Bóg przychodzi do nas. I tak jak mówiliśmy parę tygodni temu, jeżeli rozmyślamy o Jego Słowie dniem i nocą, to przynosi powodzenie w naszym życiu. To jest Boża droga do powodzenia w naszym życiu. Jego Słowo jest Jego drogą do powodzenia w naszym życiu. Może przeczytamy sobie to. Nie planowałem tego, ale przeczytamy go jeszcze raz. Psalm pierwszy. Błogosławiony mąż, który ma upodobanie w zakonie lub słowie Pana. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Lecz szczęśliwy mąż to ten, który ma upodobanie w zakonie lub w słowie Pana i słowo Jego rozważa dniem i nocą. Słowo Jego rozważa, myśli o Jego słowie dniem i nocą. Nie wystarczy, żeby to słowo było gdzieś tam otwarte i kurz na nie siadał. Tu jest napisane o mężu, który rozmyśla o Jego Słowie dniem i nocą. Jest napisane, co się stanie z takim człowiekiem. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód. Nie jakieś suche, oklapnięte drzewo, które ledwo dyszy, ale będzie on jak drzewo, które jest zasadzone nad strumieniem wód, które ma korzenie blisko wody, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więknie, jest to zdrowe drzewo, wydające owoce. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Kochani, to jest klucz do błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. Taki prosty klucz do błogosławieństwa Bożego w naszym życiu. Kiedy my mamy serce i rozmyślamy o Słowie Pana, kiedy to Słowo jest dla nas naprawdę wartościową rzeczą, jest ceną, jest skarbem, kiedy rozmyślamy o tym Słowie, jest napisane dniem i nocą. Co się staje, kiedy rozmyślasz o Jego Słowie? To Słowo wchodzi w ciebie. Bóg przez to Słowo wchodzi w ciebie i zaczynasz żyć tak, jak jest napisane w tym Słowie. I wtedy przychodzi Boże błogosławieństwo, jest uwalniane w Twoim życiu. I w taki sposób Bóg z nami współpracuje. Tak z nami Bóg współpracuje. Ku dobremu. Wszystko, co Bóg czyni, jest ku dobremu. I Bóg daje nam bardzo proste instrukcje. Właśnie tak. Rozmyślaj o tym Słowie. Myśl o tym, co jest napisane. W różnych sytuacjach Twojego życia. Codziennie rozmyślaj. Ale co Bóg mówi na ten temat? Ale co Słowo Jego mówi na ten temat? A jak zrozumiesz to? A jak zrozumieć tamto? Ojcze, daj mi zrozumieć to. A co chcesz do mnie powiedzieć przez to słowo?
Rozmyślasz o tym słowie. I to przynosi błogosławieństwo, powodzenie do Twojego życia. A wszyscy chcemy powodzenia. I Bóg, który jest dobrym Bogiem, daje nam prostą instrukcję do powodzenia. Ale instrukcja nie wystarczy. Trzeba ją stosować, żeby były rezultaty, o których Bóg pisze. Amen? Kochani, ale dzisiaj nie będę mówił o słowie, tylko chcę zacząć mówić na temat modlitwy. Bo jak powiedziałem wcześniej, wierzę, że wszyscy potrzebujemy wzrostu w modlitwie. Każdy z nas jest w jakimś miejscu i potrzebuje wzrosnąć w modlitwie. Ja mam ogromne takie przekonanie, że ten Kościół potrzebuje wzrostu w modlitwie. Ja potrzebuję wzrostu w modlitwie, a więc kiedy mówię, mówię przede wszystkim do siebie. I mówię do nas wszystkich. Kochani, i otwórzmy sobie na początek Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. I 6 rozdział, werset 5. Jezus mówi coś takiego do swoich uczniów. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Jezus mówi, a gdy się modlicie, innymi słowy, modlitwa nie jest czymś dla niektórych wybranych ludzi. Modlitwa jest normalną częścią chrześcijańskiego życia. Jezus nie mówi, a gdy wam przyjdzie kiedyś do głowy się pomodlić, nie, mówi, gdy się modlicie. I tak naprawdę, kiedy Jezus był na ziemi, on non-stop się modlił. Jezus, który jest dla nas wzorem postępowania, on cały czas się modlił. I czytamy często, że odchodził na osobność, zostawiał swoich uczniów i szedł i modlił się. I miał relacje ze swoim Ojcem. I czasami uczniowie zasypiali, a on w nocy szedł na osobność i modlił się. Jezus, skoro Jezus tak czynił, jeżeli Jezus potrzebował modlitwy, o ileż bardziej my dzisiaj potrzebujemy modlitwy. I modlitwa była jakby normalną częścią życia Chrystusa, nieoderwalną częścią życia Chrystusa. Cokolwiek Jezus czynił, czynił dlatego, że słyszał Ojca. A dlaczego słyszał Ojca? Ponieważ żył życiem modlitwy, żył życiem relacji. Kiedy mówimy o modlitwie, mówimy o relacji. Żył takim życiem, dlatego był w stanie słyszeć swojego Ojca i wiedział, co Ojciec chce od niego. Kochani, i pewnego razu czytamy w Getsemanie, kiedy Jezus powiedział swoim uczniom, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. I przychodzi za chwilę, a oni śpią. I znów mówi, módlcie się. I znów odchodzi, przychodzi, a uczniowie śpią. I mówi do nich takie słowa, czy nawet godziny nie jesteście w stanie wytrzymać w modlitwie? Wiecie co? Kiedy się zastanawiałem nad tymi słowami, Jezus mówi, czy nawet godziny jesteście w stanie wytrzymać w modlitwie? Myślę, że przeciętny chrześcijanin dzisiejszego wieku nie spędza więcej niż 5 minut dziennie w modlitwie. Kochani, modlitwa jest naprawdę ważną rzeczą. Uczniowie nauczyli się modlić. I apostoł Paweł i inni apostołowie w Biblii dużo piszą na temat modlitwy jako czymś, co jest codzienną rzeczą w ich życiu. Czytam o Piotrze, który nawet kiedy nie znajdował miejsca na modlitwę, szedł na dach, aby znaleźć czas na modlitwę. Ponieważ modlitwa jest tak ważna. Kochani, wierzę, że modlitwa nie jest ważna tylko dla apostołów. Jest ważna dla nas wszystkich. Dlatego Biblia pisze, żebyśmy się modlili. Paweł mówi, nieustannie się módlcie. I znów powtarzaj, nieustannie się módlcie i nieustannie się módlcie i nieustannie się módlcie. Kochani, ja kiedy Paweł mówi nieustannie się módlcie, nie myślę, że mu chodzi o chodzenie i,
i klepanie jakichś formułek, paciorków i tych spraw, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ale wiedzę, że Paweł mówi o tym, żebyśmy chodzili w takiej cały czas relacji z Bogiem. Żebyśmy mieli tą świadomość, że Bóg jest z nami, że Bóg do nas chce mówić, że Bóg do nas mówi i że nasze serca mają być otwarte na to, co On do nas mówi. My otwieramy nasze serca przed Bogiem, a Bóg do nas mówi. I to jest tak, jak chodzi z najlepszym przyjacielem, rozmawiacie z sobą. Tak samo Bóg chce być naszym przyjacielem i rozmawiać z nami. Także nie mówię tu o formułkach, o jakichś szablonach. Wierzę, że Bóg nie jest szablonem, bo nie da się wsadzić w pudełko jakieś i powiedzieć, że to jest tak, 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 tak. Bóg jest osobą. Bóg jest dobrym ojcem. Bóg jest kochającym ojcem. I Bóg chce mieć z nami relacje, tak jak my mamy relacje z naszymi dziećmi. Chcemy po prostu z nimi rozmawiać, radzić im to, co już wiemy, słuchać ich potrzeb i po prostu być z nimi we wszystkim. Tak samo Bóg chce być z nami we wszystkim. Amen? I to nie jest dobre, że czasami mamy dni zagonione od rana do wieczora i pracujemy i w ogóle nie myślimy o naszym Ojcu, który chce być z nami. I to jest takie życie sieroty. Bóg gdzieś jest, ale my jesteśmy daleko od Niego. I Bóg nie chce, żebyśmy prowadzili życie sierot. Bóg chce, żebyśmy mieli życie relacji. Amen? I ta relacja jest przez modlitwę. I dzisiaj chciałbym mówić o takich bardzo, bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, jeżeli chodzi o modlitwę. I będę dalej kontynuował i poproszę Monikę, żeby też kontynuowała na temat modlitwy, bo wierzę, że to jest tak ważny, ważny temat dla nas wszystkich. Kochani, otwórzmy sobie teraz dalej Ewangelię Mateusza. I czytamy w Łukaszu, jest ten sam fragment, kiedy uczniowie przyszli do Jezusa i mówili: naucz nas modlić się. My chcemy się modlić, ale my nie umiemy. Jan nauczył swoich uczniów i oni już umieją się modlić, ale my nie umiemy. I mówią uczniowie do Jezusa: ty nas naucz modlić się. I to jest fajna podstawa. Naucz mnie, nie umie, naucz mnie. I Jezus mówi tak. A gdy się... Mateusz 6:9. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Kochani, Jezus dał taki prosty szablon modlitwy, jakby kręgosłup modlitwy i wierzę, że to jest dobry kręgosłup, żeby od Niego zaczynać. I wierzę, że to nie chodzi o to, żebyśmy chodzili i mówili: Ojcze nasz, który jesteś, do końca i znów. I 10 razy Ojcze nasz i wiecie, jeszcze było 10 razy inne rzeczy. To w ogóle nie o to chodzi. Jezus dał nam dał nam szkielet i wierzę, że teraz my z otwartym sercem wchodzimy w to i Duch Święty uczy nas modlitwy. I dzisiaj chciałbym mówić tylko na temat pierwszej części tej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I chciałbym dzisiaj mówić tylko i wyłącznie na ten temat. I myślę, że dalej będziemy mówić na dalsze części tej modlitwy. A więc Jezus mówi tak: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus mówi: tak się módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jezus używa słowa Ojcze. I Bóg jest Ojcem. I zaraz będziemy mówić dalej, że jest dwóch ojców. Że jest dobry ojciec i jest zły ojciec. Bóg jest dobrym ojcem, diabeł jest złym ojcem, ale jest też ojcem. I o tym Biblia pisze. A więc Bóg jest ojcem. Czyim ojcem jest Bóg? Faryzeusze kiedyś się opierali, że Bóg jest ich ojcem. I Jezus miał inne zdanie na ten temat. Czy Bóg jest ojcem wszystkich ludzi? Pytanie. Nie, Bożenko. Bóg nie jest ojcem wszystkich ludzi.
Bóg jest Ojcem, jest dobrym Ojcem, ale Bóg nie jest Ojcem wszystkich ludzi. Niektórych ludzi Bóg jest Ojcem, niektórych ludzi diabeł jest Ojcem. I kiedy myślimy o diabeł jest Ojcem prawdopodobnie Hitlera, Stalina i tak dalej. Nie. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, werset 12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, jest mowa o Chrystusie, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym, tylko i wyłącznie tym, którzy Go przyjęli Chrystusa, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Inne tłumaczenie mówi, tym, którzy je przyjęli, i wcześniej jest mowa o Słowie, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy przyjęli Słowo lub Jezusa, tak naprawdę Jezus jest Słowem, tym dał prawo nazywać się dziećmi Bożymi. I co się stało z tymi, którzy przyjęli Jego Słowo? Co się z nimi stało? Po czym poznamy tych, którzy przyjęli Jego Słowo? Werset następny mówi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Ci, którzy prawdziwie przyjęli Boże Słowo, jest napisane, narodzili się na nowo z Boga. I kto narodził się na nowo, wie, że narodził się na nowo. Wiesz, kiedy narodziłeś się na nowo? Po czym poznasz? Bo wiesz, że wiesz. To nie jest tak, że no może się narodziłem, może nie. Kiedy narodziłeś się na nowo, wiesz, że narodziłeś się na nowo. I po ludzku nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć. Wiesz, że jesteś nowym stworzeniem. Po prostu wiesz. Po prostu wiesz. Kiedy Jezus wszedł w moje życie, miałem 24 lata, stałem się nowym stworzeniem. Wiem, że moje grzechy zostały przebaczone. Wiem, że wszystko stare przeminęło i stało się nowe. I nikt nie musiał mi tego tłumaczyć, udowadniać. Po prostu ja wiedziałem, że od tego momentu należę do Boga. I że jestem Jego na zawsze. Wiedziałem, że jestem innym człowiekiem. Że moje serce jest inne. Że Bóg wyciągnął z mojego wnętrza stare serce i dał mi nowe. I nikt mnie nie musiał o tym przekonywać. Po prostu ja wiedziałem, że Bóg dał mi łaskę narodzić się na nowo. I Bóg chce dać każdemu człowiekowi łaskę narodzić się na nowo. I to jest łaska. I wierzę, że my możemy otworzyć nasze serce i prosić Boga o tą łaskę. Jeżeli nie przeżyliśmy tego, to Bóg chce dać nam tą łaskę, żebyśmy mogli narodzić się na nowo. I ta łaska bardzo często przychodzi przez Jego Słowo. Że otwieram Słowo, czytam Słowo i Bóg do mnie przychodzi. Przyjmuję to Słowo. To Słowo wydaje owoc w moim sercu i rodzę się na nowo. Jestem nowym stworzeniem. I tylko nowe stworzenie jest dzieckiem Bożym. O tym pisze Boże Słowo. O tym nie mówię ja. Tu pisze Boże Słowo. Ci, którzy narodzili się na nowo, którzy przyjęli Jego Słowo, którzy przyjęli Jego, mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Kochani, a więc kiedy rodzisz się jako małe dziecko, jesteś dzieckiem diabła. Tak pisze Boże Słowo. I Bóg chce nam dać łaskę stania się Jego dzieckiem. I może nam się nie podobać, może ktoś jest oburzony. Jak tak możesz powiedzieć? Ale kochani, o tym pisze Biblia. To nie jestem ja, o tym pisze Biblia. Tylko ci, którzy Go przyjęli, tylko ci, którzy narodzili się na nowo, mają tą łaskę i przywilej być Jego dziećmi. Koniec, kropka. Tak jest napisane w Bożym Słowie. Kochani, a więc Jezus mówi, kiedy uczy swoich uczniów, wróćmy do Ewangelii Mateusza, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I tu jest ciekawa rzecz. Kiedy Jezus uczy swoich uczniów modlitwy pańskiej, On mówi tak, Ojcze, uczy ich tak, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zobaczcie, zastanawialiście się na tym, że modlitwa pańska jest liczbie mnogiej. Wcześniej parę wersetów, co czytaliśmy, Jezus mówi o tym, że każdy z nas powinien mieć taki czas w swoim życiu, każdego dnia wierzę, że zamyka drzwi za sobą i ma czas z Ojcem, ma czas na modlitwie. Zamykasz drzwi za sobą, jest napisane, wchodzisz do komory, zamykasz drzwi za sobą i modlisz się do Ojca. W modlitwie pańskiej jest napisane, że kiedy wy się modlicie, i jest to w liczbie mnogiej. Czyli zobaczcie, jak ważna jest modlitwa zgromadzenia. Jak ważna jest modlitwa zgromadzenia, kiedy my razem gromadzimy się i modlimy się. Ojcze nasz, mój Ojcze, Eli Ojcze, Moniki Ojcze, nasz Ojcze. To jest nasz wspólny Ojciec, a my jesteśmy jedną rodziną. Ojcze, który jesteś w niebie, to jest nasz Ojciec. My jesteśmy jedną rodziną. Wiesz, że Bóg w modlitwie pańskiej nam to przypomina. Że moje potrzeby są ważne, ale potrzeby mojego brata, mojej siostry, którzy są w Chrystusie, którzy są moimi braćmi i siostrami, też są ważne. A więc ja się modlę o swoje rzeczy, ale też modlę się o potrzeby moich przyjaciół, moich braci, moich sióstr. Amen? Kochani, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Kochani, i oryginał mówi, niech zostanie uświęcone imię Twoje. Niech zostanie uświęcone imię Twoje. Co to znaczy, że modlimy się, żeby zostało uświęcone imię Jezusa? Imię Ojca, przepraszam. Święć się imię Twoje. Bóg jest święty. Co to znaczy, że Bóg jest święty? Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Bóg nie ma nic wspólnego z brudem, z nieczystością. To w ogóle nie ma miejsca u Boga, ponieważ Bóg jest święty. Jest oddzielony od wszelkiego grzechu, od wszelkiego brudu, od wszelkiego zła. Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Kochani, i kiedy my przychodzimy na modlitwę, kiedy my modlimy się do Boga, wierzę, że Bóg przede wszystkim chce nam objawiać, kim On jest. Że On jest świętym Bogiem i że nic złego, nic brudnego nie należy do Niego i On nie ma nic wspólnego z tym, co jest złe, co jest brudne i co jest nieczyste. Co to znaczy? Ja wierzę, że kiedy my naprawdę poznajemy Boga w modlitwie, poznajemy, kim On naprawdę jest. Że Jezus nas zachęca do tej modlitwy po to, żebyśmy mogli poznać, jaki naprawdę jest Ojciec. Że On jest święty, że On jest dobry i że wszystko, co dobre w moim życiu jest od Niego, a wszystko, co złe w moim życiu, On nie ma z tym nic wspólnego. On nie ma z tym nic wspólnego. I wierzę, że modlitwa wprowadza się do nas w miejsce, kiedy my naprawdę poznajemy Boga, kim On naprawdę jest. I możemy rozróżnić, co w naszym życiu jest od Niego, a co jest od drugiego Ojca, który nie jest dobrym Ojcem. Bóg jest święty i oddzielony od wszelkiego zła. Od Niego nie pochodzi żadne zło. I ja chcę Jego uwielbiać takim, jakim On jest. Ja chcę Jego poznawać takim, jakim On naprawdę jest. Ja Go chcę poznawać jako dobrego Ojca, który wszelkie dobre rzeczy daje mi, bo jestem Jego dzieckiem. Ja chcę Jego poznawać takim, jakim naprawdę On jest. A On jest dobry i u Niego nie ma żadnego zła. Żadnego zła. Kochani, kiedy ja poznaję Boga takim, jakim naprawdę On jest, to przynosi przemianę do mojego życia. To przynosi odpocznienie do mojego życia. I Bóg chce,
żebym ja mógł chodzić w takim odpocznieniu, że mój Ojciec w niebie troszczy się o mnie, że On mnie kocha, że jestem cenny i drogi dla Niego i że żadne zło nie przychodzi od Niego, że wszystko, co jest dobre, przychodzi od Niego. Jest napisane, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały przychodzi od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Wszelki datek dobry, cokolwiek jest dobre, co przychodzi do mojego życia, jest od mojego Ojca. A cokolwiek jest złe, nie jest od mojego Ojca. Wierzę, że to jest początek naszej relacji z Bogiem, że my przychodzi to objawienie do naszego życia, że Bóg daje nam tylko i wyłącznie dobre rzeczy. Czasami ludzie się odzywają, no Bóg daje dobre, a czasami daje złe. Nie. Biblia tak nie pisze. I Bóg, którego ja poznałem, takim Bogiem nie jest. On nie daje złych rzeczy do mojego życia. Czasami ludzie mówią, Bóg mnie ukarał. Nie, Bóg mnie nie karze, ponieważ Bóg ukarał Chrystusa za mnie. Stało się to raz na zawsze. Amen? Bóg jest dobrym Bogiem. I On jest święty i oddzielony od wszystkiego, co jest złe. A więc On nie może dawać złych rzeczy swoim dzieciom, ponieważ Biblia pisze, że On jest dobrym Ojcem, który daje dobre rzeczy swoim dzieciom. Amen? Taki jest Bóg. Taki Bóg przyszedł do mojego życia, taki Bóg mi się objawił i takim Ojcem On jest dla mnie. I tak jest napisane w Bożym Słowie. Kochani, i to jest ważne, żeby sobie ustawić w swoim życiu pewne rzeczy. Bóg jest dobrym Bogiem. Diabeł jest złym diabłem. To jest najwspanialsza teologia, na której możemy budować wszystko. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Białe jest białe, czarne jest czarne. Kochani, kiedy mamy takie podejście, takie spojrzenie na Boga, jest nam o wiele łatwiej zaufać Jemu. Powierzyć całą naszą przyszłość w Jego ręce. Odpocząć w Nim. Amen. A więc Bóg jest dobrym Bogiem. Kochani, otwórzmy sobie, pozostajmy w tym fragmencie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Powiedzieliśmy, że Bóg jest dobry, że jest oddzielony całkowicie od zła. Powiedzieliśmy też przed chwilą, że jest dwóch ojców. I otwórzmy sobie Ewangelię może Jana, 8 rozdział. Jest tu historia, kiedy przyszli faryzeusze do Jezusa. Jan 8, 38. Ewangelia Jana 8, 38. Jezus rozmawia z Żydami i mówi tak, mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Jezus mówi tak, mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Zastanówmy się chwilę nad tym fragmentem. Mówię to, co widziałem u Ojca. Jezus mówił to, co widział u Ojca. Jak Jezus widział u Ojca? Jezus żył życiem relacji z Ojcem, przebywał na modlitwie, spędzał czas na modlitwie i widział serce Ojca. I tak jak widział serce Ojca i tak jak słyszał Ojca, tak mówił i tak postępował. I mówi tak do Żydów, a wy także czynicie, co słyszeliście u Ojca waszego. Jezus mówi tak, ja mam swojego Ojca, ale wy macie innego Ojca. Ja mówię i czynię i postępuję tak, jak widziałem u mojego Ojca, a wy postępujecie tak, jak słyszeliście od waszego Ojca. Kochani, dlatego to jest ważne, kto jest naszym Ojcem. Ponieważ tak będzie wyglądało nasze życie, jaki jest nasz Ojciec. Werset 39.
Oni odpowiadają, spierają się, jak większość ludzi na tej ziemi mówią. Ojcem naszym jest Abraham, albo wszyscy ludzie mówią, Bóg jest moim ojcem. Jezus im rzecze, jeśli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Innymi słowy, jeżeli Bóg jest waszym ojcem, będziecie żyć tak, jak pisze Jego Słowo. Będziecie postępować według Jego Słowa. Będziecie pragnąć postępować według Jego Słowa. Wasze serce będzie za tym, żeby postępować według Jego Słowa, według tego, co Ojciec mówi w Słowie. Nie inaczej. Jeżeli Bóg jest naszym Ojcem, pragniemy postępować tak, jak Ojciec pisze, tak jak czytamy i słuchamy od Niego, tak nasze serce chce postępować. Jako nowe stworzenia chcemy postępować tak, jak jest napisane. Kochani, Jezus mówi, ale wy postępujecie inaczej. Wy postępujecie, tak jak słyszycie waszego Ojca, tak samo wy postępujecie. A Jezus mówi w wersecie 40. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówi prawdę, którą słyszałem od Boga, Abraham tego nie czynił. Zobaczcie, Jezus znał ich serce, powiedział, chcecie mnie zabić. Dlatego, że to, co wam mówię, was gorszy, chcecie mnie zabić. Abraham by tak nie postępował. Wy spełniacie uczynki swojego ojca, na to mu rzekli. My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, mamy jednego Ojca Boga. I wiecie, tak jest najłatwiej powiedzieć, mamy jednego Ojca Boga. Bez względu, jak żyjemy, jak postępujemy, bez względu, co jest w naszym sercu, o, mamy jednego Boga, albo polskie przysłowie, jak Boga kocham. Jezus mówi tak, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Ja bowiem wyszedłem od Ojca i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie. Kochani, kiedy Bóg jest naszym ojcem, pierwsza rzecz, kochamy Chrystusa. Kochamy Chrystusa. To jest to, po czym poznasz, że Bóg jest twoim ojcem. Kochasz Chrystusa. Naprawdę Go kochasz. Ja żyłem przez 24 lata i mogłem sobie gadać, że kocham Chrystusa. Wcale Go nie kochałem. Wcale. Nie miałem pojęcia, co dla mnie uczynił. Moje serce było zamknięte i ślepe. Ale kiedy Bóg przyszedł do mojego życia i stał się moim ojcem, zobaczyłem, co Jezus dla mnie uczynił. I co się pojawiło w moim sercu? Ogromna miłość do tego, który umarł za mnie. Za mnie, za moje grzechy. Żebym ja mógł dzisiaj być dzieckiem Bożym. Kochani, pierwszą rzeczą, po której poznamy, że Bóg jest naszym ojcem, to jest to, że my kochamy Chrystusa. Że nasze serce kocha Chrystusa. I jest wdzięczne za to, co On dla nas uczynił. A Jezus mówi dalej. Werset 44. Jezus się, wiecie, Pan Jezus się nie opala. Mówi wprost. Mówi, ojcem waszym jest diabeł. I chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Zobaczcie, Jezus mówi, ojcem waszym jest diabeł. Ponieważ patrzcie na swoje życie. Mówicie kłamstwo, żyjecie w kłamstwie, bo waszym ojcem jest ten, który jest kłamcą. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Kochani, to są ważne rzeczy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Pierwsza rzecz. Ja chcę być pewien, że Bóg jest moim ojcem. Ja chcę być pewien tego, że Bóg jest naprawdę moim ojcem. I moje serce chce patrzeć na mojego ojca. Moje serce chce poznawać mojego ojca. Moje serce chce żyć tak, jak mówi i pokazuje mi ojciec.
I moje serce chce być oddzielone od tego, od czego jest oddzielone serce Ojca. Kochani, to jest to, że to jest początek naszej modlitwy, że przychodzimy i poznajemy Ojca, jakim jest. Czytamy Jego Słowo, mówimy: Ojcze, jaki jesteś? Ja chcę Cię naprawdę poznać i chcę być taki jak Ty. Ojcze, jaki naprawdę jesteś? Ja chcę poznać Twoje serce. Duch Święty jest tym, który objawia nam i pokazuje nam, jakie jest serce Ojca. Ojcze, Ty jesteś święty, jesteś oddzielony. Pokaż mi, co to znaczy. Jak Ty chcesz, żeby wyglądało moje życie? Ojcze, Ty mi pokaż sam. Ty jesteś moim Ojcem i Ty masz wszystko, co dobre dla mnie, ale ja chcę żyć tak, jak Ty chcesz, żeby mógł wejść w Twoją obecność i wydawać taki owoc, jak, o którym Ty piszesz, żeby był coraz bardziej tak, jak Ty. Kochani, Bóg jest dobrym Bogiem. Kochani, i tak warto Mu zaufać i rzucić Mu się w ramiona i we wszystkim zaufać Jemu. We wszystkim. Ponieważ On jest dobry. I wierzę, że przede wszystkim On chce, żebyśmy Go poznawali takim, jakim On jest. Żebyśmy Go poznawali takim, jakim On jest. Amen. Żebyśmy Go mogli poznawać takim, jakim jest. Takim, jakim jest naprawdę. Kochani, poznanie Boga jest życiem wiecznym. Poznanie Boga jest życiem wiecznym. Kochani, dlatego moim pragnieniem jest, żeby ten dom stał się domem modlitwy. Żeby każdy z nas, który jest świątynią Ducha Świętego, stał się świątynią modlitwy. Żeby każdy z nas był człowiekiem modlitwy. Bo modlitwa prowadzi nas do poznania serca Boga. Bo przez modlitwę nasza relacja z Bogiem jest coraz głębsza i głębsza i głębsza. Amen? Kochani, wstaniemy może? Elonia, zakończysz?